kwiecień, a więc znowu trzeba lecieć. I znowu ktoś próbuje zepsuć lot. I mówią z Polski, śmieją się na świecie, i że to bardzo nierozważny krok. I mówią, po co lecieć właśnie tam, gdzie już przede mną inni polecieli, że zwykły ze mnie prostak, bur i chan. Tak wczoraj w telewizji powiedzieli, zawiozą mnie za darmo do Murmańska. Otwarte dziś przede mną Magadan, otwarte dzisiaj wszystkie świata państwa, i tylko Smoleńsk nie otwiera bram. A ja muszę właśnie dzisiaj stanąć tam, gdzie słychać jeszcze strzały sprzed pół wieku, i dotknąć wciąż niezabliźnionych ran, i ziemi, z której dotąd krew wycieka. I wciąż, że lecieć nie mam prawa, że lecieć tam to polityczny błąd, że teraz już skończyła się zabawa, bo lecieć mi zabrania polski rząd. Ten lot to polityczna przecież sprawa, Bismaków wynajętych zawył chór, ze zgrozy całe trzęsie się Warszawa, wyje z oburzenia gdański dwór, a nad Smoleńskiem nieprzejrzana mgła. Lot zakazany się zakończył prawie, i nagle huknie gromnik, błyski blask i cisza, którą słychać wciąż w Warszawie.